Witamy was wszystkich bardzo serdecznie w nowym customie na naszych kanałach. Jest ze mną Desełko. Hejka. BTB 2024 Egipt. U mnie to będzie drugi custom z tej serii. U ciebie Desełko pierwszy, tak? Tak, bo no najpierw powiedz swoją kwestię, a później dokładnie, się wypowiem. A ty potem się wypowiesz. Custom nazywa się Ashes Beyond Time. Wybraliśmy sobie custom challenging, słuchajcie, ale nie wiem, na czym ten challenging będzie polegał. Obstawiam, że bardziej to nie będzie, wiesz, zręcznościówki, to raczej nie będą, tylko raczej jakieś, wiesz, takie zagadki, jakieś coś na, żeby coś wyhaczyć, nie, w danej sali, lokacji. No i ja mam tylko fabułę, bo nie wiem, kto jest twórcą tego customu, bo na razie nie wiadomo. Podczas bitwy z trójcą dochodzi do trzęsienia ziemi, które otwiera otchłań i pochłania Larę wraz z jej wrogami. Zostają oni uwięzieni w zapomnianych ruinach. Lara musi szybko znaleźć wyjście, ponieważ coś porusza się w cieniu. I to tyle. Ja chciałam tylko dodać, że jak wiecie, u mnie na kanale są dwie serie, jedna ukończona, druga w trakcie, BTB. Są to serie pod tytułem Pierwsze miejsca BTB i drugie miejsca BTB. Pierwsze miejsca zostały już dawno zakończone, bez uwzględnionych BTB z 2024, bo konkurs jeszcze się nie rozstrzygnął, prawda? Tak. No i teraz tak, no my nie wiemy, co zdobędzie pierwsze, dokładnie, drugie i trzecie miejsce. Torkus u siebie nagrywa na kanale wszystko. A ja mu towarzyszę w dwóch customach. I teraz tak, jeżeli okaże się, że któryś z tych dwóch customów zdobędzie pierwsze lub drugie miejsce, no to dorzucę to do playlisty po prostu tego BTB, które mam stworzone. Jeżeli okaże się, że żadne z tych customów nie znajdzie się w tej pierwszej dwójce, to wtedy po prostu po zakończeniu mojej serii BTB drugie miejsca dogram pierwsze i drugie miejsce do mojej serii. Ale słuchajcie, Desełko starała się trafić po screenach, Które z tych customów mogą zająć pierwsze i drugie miejsce. Ja mam nadzieję, Desełko, że trafiłaś, ale zobaczymy. No bo wtedy będę mieć mniej do nagrywania. A tak to jeżeli żaden z tych dwóch customów, które wybraliśmy, nie zajmie ani pierwszego, ani drugiego miejsca, to kuźwa będę musiała jeszcze dwa dograć. No. To jest dramat. Dobra, no to ja trzymam kciuki, żeby któryś z tych wygrał. A jeszcze chciałam tylko powiedzieć, że troszkę... A to jak zaczniemy grać? Dobra, lecimy z New Game? New Game. Lecimy. Ja chciałam w ogóle powiedzieć, że byłam lekko... Ej, co to jest 0 na 20 w lewym górnym rogu? Chciałam powiedzieć, że byłam lekko zawiedziona, jak się dowiedziałam, że tematyką tego BTB będzie Egipt. Znaczy, ja wiem, że... my już rozmawialiśmy i mówiłaś, tak, Desełko, że tobie ciebie po prostu ciężko zachwycić, nie, jeśli chodzi o Egipt. No BTB, bo czy w ogóle Egipt jest tak... Poczekaj, jeszcze nie idź na razie nigdzie. BTB, boże, Egipt jest takim, wiecie, no wizytówką Tomb Raidera tak dokładnie naprawdę. I tego już się tyle ograło i tyle przejadło, że żeby custom egipski mnie zachwycił, no to... No musi naprawdę się dużo wydarzyć. Ale co ja chciałabym powiedzieć, ale Lara, tak, żeby kogoś nie urazić. Właśnie zastanawiam, jak to obrać słowa, bo kurde, szukałam, słuchajcie, naprawdę szukałam, kto odpowiada za jakie teksturki. I znalazłam tylko, że za strój odpowiada ktoś tam, już nie pamiętam kto. A za model Lary nie było, tak? No nie było, było tylko, że strój, ale słuchajcie... No nie, model jest koszmarny. No właśnie cieszę się, że ty to powiedziałeś. Bo ona wygląda jak plastuś. W ogóle jest jakaś ta figura... Słuchajcie, to jest, żeby nie było, bo ludzie zaczynają w dzisiejszych czasach świrować. Tak. Zaczynają porównywać postacie z gier do rzeczywistości, jak możesz tak powiedzieć, że ta kobieta jest piękna, a w rzeczywistości... Wiecie, mieszają im się po prostu fakty i mieszają im się, słuchajcie, gry z życiem realnym. Oceniamy tutaj postać Lary. Dokładnie. Ja bym chciała tylko jedno powiedzieć, że Lara wygląda paskudnie po prostu. No, z tych BTB, które widzieliśmy, a ty widziałaś ja naprawdę na pewno więcej, nie? To wydaje mi się, że jest słabo. No ja wolałabym po prostu, żeby to nawet była jedynkowa Lara, naprawdę. Rozumiem, niż to. No ona jest po prostu brzydka. I w ogóle mam wrażenie, że zobacz te jej w ogóle cycki, są jakieś takie, nie wiem, wszystko jest takie monstrualne, no nie wiem. Nie podoba, w ogóle jest jakieś dysproporcje ma ta figura, w sensie, jeżeli chodzi mi o postać Lary, bo nadal twierdzę, jakbym miała oceniać to w życiu, w realu, to jakby tu nie ma nic do zarzucenia, ale ta postać, te piksele tutaj, no wiem, nie, rażą no po prostu razi no, mnie to, no wiem, i tyle. Rozumiem. W ogóle mamy jakieś flary? Wiesz co, mamy 50 flar. Tak, i zaczyna tutaj... się.
Zawsze jak zwykle ciemny custom, nie? No słuchajcie, ja po screenach... Boże, nie można się rolować, naprawdę? Rolować, w sensie? No w kucaju. Nie, na kucaku się nie da. Właśnie ja miałem już w tym pierwszym customie ten problem. I to mnie irytowało, że się nie da. A czasami się też nie dało robić tego takiego ze skoku z kucków w przód. Wiesz, o co chodzi? Wiem. Wiesz co, shotguna zdobyłem. Ale boli mnie to, że jest te 0 na 20. Nie wiem, o co z tym chodzi w ogóle. Nie wiem też, o co chodzi, ale w ogóle było coś, ewidentnie było napisane, że mamy coś, ty może przeczytajmy, bo było jakaś... PDF, tak? No to, tak, to jest PDF. To samo, co ja robiłem, co tłumaczyłem PDF. Jakby. To jest to samo, co na samym początku mówiłem. Tylko tam jest o Eldorado jedno zdanie dodane. Ale... No dobra, Lara tablet, ale mi nic nie pokazuje. Jak to ci nie pokazuje? W sensie, kliknij ten PDA. No, mi pokazało, bo już to pokazałem. No i co ci pokazało? No i historyjkę tą, którą ja tłumaczyłem. No mi nie. A mi normalnie pokazuje. Accident Report 1. I potem mam jakąś tam parę tych zdanek, ale które jak? Ja przetłumaczyłem. No to coś ci nie trybi chyba. Aha, bo ty nie, bo ty Lara's tablet odpaliłeś, a nie PDA. Ja odpaliłem, tak, Lara's tablet. A gdzie masz PDA? No jest jeszcze PDA obok. Nie, to ja nie mam PDA. No ja mam dwa. Ja mam tylko Lara's tablet, ja nie mam PDA. No zobaczcie, patrzcie, Lara's tablet i obok jest PDA. Co ty masz za custom? Ej, ale ja na to mówię PDA właśnie, Lara's tablet. I ja to no ale odpaliłem. Normalnie jest napisane PDA. No to ja nie mam, ja mam jedną. Okej. Okay. Nie, to chore jest. Przesuwasz zwłoki? Tak, i tam jest shotgun. Nie, no to jest ciemno jak w dupie. No i standardowo Lara na plecaczku ma napisane BTB. BTB, tak. No, ale mogli się bardziej postarać z tym modelem, to fakt. Znaczy, wiesz co, ja nie rozumiem, bo generalnie, wiesz co, w egipskim, nie wiem, jakby moje takie odczucie, nie, że w egipskim customie, no, wiesz, sobie zajebiście wyglądała, no, jaka Lara był i w ogóle żałuję i nie wiem dlaczego ten model Lary jest wykorzystywany w naprawdę w niewielkiej ilości customów. Mianowicie chodzi mi o tą Larę, która była zrobiona tak jak z filmików z TR4. A wiem, no wiem. I wiem, nie wiem. Mam zielonego pojęcia, dlaczego to tak. No wiem, dlaczego tak rzadko, nie? Wykorzystują to twórcy. W ogóle to jest bardzo dużo znajdziek. Jest. Tam dwie paczki amunicji jakieś. Do shotguna zebrałam jakieś amunicje. Tak. To na dole jeszcze, nie? Tak. Patrzę, a jak gdzieś tutaj wlazłem na górę, wiesz? Tutaj też jest jakaś paczka. Jezus. Jakaś kacenka creepy. Czyli wspinasz się już tam na górę, tak? Tak, a słuchajcie, w ogóle ja przechodzę drugi custom i się zastanowiliśmy z Desełko, bo w tym menu, gdzie się witaliśmy z wami, jest Jonah, nie? Z tej nowej trylogii. Tak, TR. Jest Jonah. Natomiast w tym pierwszym customie, który ja grywałem, w ogóle nie było wzmianki o nim. No, a ciekawe, w tym... czy tutaj będzie. No właśnie, też mnie to ciekawi. Tu jakaś kula w ogóle? I w ogóle jestem ciekawa, bo ja powiedziałam po screenach, że wygląda mi to na custom od tego gościa, który zrobił Goodbye Amanda. Ale teraz, tak, ale teraz zaś nie wiem, czy to nie jest tak, że po prostu wszyscy z podobnych teksturek, no, wiecie, tak, korzystają czy po prostu, i to jest taka tendencja tutaj, czy faktycznie coś w tym jest, no, to się okaże generalnie. Dokładnie, natomiast wiesz co, jestem gdzieś już na górze. No, jakąś kacenkę mam teraz. Tak, też miałem taki creepy, jakiś odgłos. Z jakimś dziwnym odgłosem. No, miałem. Oj nie. Jezu, zdążyłem. Już myślałem, że mnie Flara zabije, nie? A 50 no i właśnie, tych, i to jest, tak? I właśnie to, jeżeli to będzie ciemny custom, no to już mi tu śmierdzi tym demo... Tak, demo, no, coś tam. Bo właśnie to był mój główny zarzut wtedy, pamiętam. Goodbye Amanda. Że, tak, w Goodbye Amanda to niby później zostało poprawione i że niby była ta latarka. Ale tak to ja musiałam cały czas, słuchaj, odpalać te... No, Flary, wiem, ja nie oglądałem tego customu, bo ja kiedyś mam zamiar przejść, tylko oczywiście tą Definitive Edition, tam chyba coś takiego wyszło, nie? Tak. Ale no, ale ogólnie, gdyby nie te Flary, to chyba okej tam się bawiłaś, nie? W tym customie. Znaczy, custom był ogólnie okej, ale ta pierwsza wersja była żenująca. Katastrofą, ale przez bugi, błędy, niedopracowania autora. Ta druga wersja, którą oglądałam już u Tumberskiego, była o wiele, wiele lepiej dopracowana. Po prostu nie wiem. Uważam, że ta pierwsza wersja nie powinna w ogóle wyjść. Wyjść. No. Wiesz co, gdzie jesteś? Skoczyłaś po drążku? No właśnie teraz skaczę po drążku. Jezu, nie mogę sobie poradzić tu teraz, wiesz?
A co tam teraz takiego złapała? Jest? No nie mogłem pod kątem się złapać takiego gzymsu tutaj, wiesz? A ona ma tu te nowe ruchy, wiesz, o tym do tyłu, te skoki takie i tak dalej, nie? A, bo widzę, że tu jest jakaś do przechodzenia ta. Na łapkach, tak? Mhm. No i jak to jest, starczy mi tej flary? Czekaj, teraz do góry, do tyłu, do góry. A, w ogóle tak, chyba jest jeden sekret w tym poziomie, bo Readme tam było, nie? Mhm. I trzy levele. Mhm. Tak było napisane. No ciemnawo tu jest, kurde, nie wiem, czy mam tak je... Bo ja łykam, powiem ci, te flary... No jak tiktaki, nie? Jezus Maria, jak się przestraszyłem! Co to kuźwa było? Ja no, muszę zapalić. Oto na dole są flary. Tu są flary, no w takim dole, właśnie tak? Jakoś tak, mhm. Ale coś pieprznęło miałaś, coś to? Pieprznęło, nie wiem jeszcze co. Ona zawaliło się tam, tak, się to, o co chodzi? Nie wiem, dziwne. Tam na górze jakaś kratka zamknięta? Nie wiem. Mhm. Dobra, nie wiem, o co chodzi z tym 0 na 20 i to mnie jakoś tak przeraża. No, irytujmy to, ale mam nadzieję, że znajdziemy rozwiązanie w związku z tym. No, jakoś... a i w ogóle... Ja patrzyłem na YouTubie, ile to mniej więcej czasu trwa i zobaczyłem w tytule filmu, że ten custom ma dwa zakończenia. Ale na czym to ma polegać? W sensie to nie mam pojęcia, nie? Okej, rozumiem. A, jesteśmy przy tej kuli, którą widziałem. Dobra. Spycha się ją jakby od drugiej strony. Mhm. I otwiera się przejście. No okej. Jest już. Uważaj tam, bo jak kula zleci, to później będą, będzie się w jednym miejscu zasypie się, Boże. Wiem, głaz. Sufit, tak, tak. Tak. No, bardziej, no, głaz. No i w PDA coś jest tutaj napisane. A! Jezus Maria Józefie Święty! Jezu, co to za beb? Ej, to jest ten taki czwórkowy chyba, tak? In the shadows, evil hides, waiting Jezu. For the moment to attack. There's aha, no way się... of knowing what awaits me down there, but I need to continue and prepare for tu combat. Się nic nie zali, tak? I have to get out of here. Ja pierdzielę, no to sobie zamorduję ją. Powiem wam tak, jak ogrywałem sam ten pierwszy custom, to jakoś tak mniej się bałem. A przeczytałaś to, tak? Ej, teraz mam to PDA. Teraz mi się to pokazało, wiesz? Mhm. Ale identyczną teksturę to ma jak ten. No tak, taką drugi. Samą. Okej, okay, czyli tam coś jest w tych cieniach, jakie tak? Są odgłosy słoni? Boże, odgłosy, słuchaj, to brzmiało jak słonie, a to nie toperze są, ale dobra. Wiem, było coś takiego, no, no, no. Ale już wcześniej nas zaatakowały raz nietoperze. Na początku. Co? No, były nietoperki. Nie wiem, no ja do żadnych nietoperzy nie strzelałam chyba. No gdzie? Albo były. Mi nie zapiszczały. Może ci nie zapiszczały, no. Ej, ładna ta sala. Ale zobacz, ile flar tu daje ten twórca. Co to jest? To jakieś roślinki? To są apteczki? Co to jest? Te żółte takie? Tak. Owocki? To są małe, tak, to są małe apteczki. Dobra. Ej, ale fajnie, że zobacz, Lara, jak chodzi po tym piasku, to zostawia ślady, to jest fajne. Ona skacze tak jak w tym customie takim, kiedyś grałam z Grzesiem, Boże. Jak Sarenka mówiliśmy. To był taki custom trochę horrorowaty. Nie pamiętam tytułu. O, tu jest jakaś nie, wyrwa. Nie podpowiem. Wiesz co, amunicja jest tam na górze. Winston nie żył generalnie w tym. Aha. Tu jest jeszcze apteczka, boże, strasznie jak dużo znajdzie. Jak się to nazywa? Już nie pamiętam. I co, my tam na dół zeskakuje? Nie, no na dół? Jaka wyrwa? Nie. Jest wyrwa po prawej stronie, wiesz? Ale w tej wielkiej dziurce, tak? Aha. Po prawej stronie, tak jak żeśmy wchodzili? To po schodkach. A, po schodkach na górze. Mhm. Okej. Okay. A jest. I są tutaj dwa przyciski. I to pewnie coś otworzy, te drzwi tutaj takimi pewnie. Takimi mongołami. Pamiętaj, że tylko jeden sekret, więc... Musimy dać czadu. Mhm. Jezu, nie loaduj mi, Laro. Jezu, co za pinda. Jest jak my desełko dawno custom nie... razu nie nagrywaliśmy. No wiem, ja w ogóle ostatnio bami... Ostatni raz, kiedy nagrywałam, to z tobą Sindrowa. Wiem. Ja ostatnio uczyliśmy jestem czym się. Innym zajęta, zresztą wszyscy wiedzą. No ja wiem, wiem. Ale wiesz co, tutaj tak na dole to ci powiem, że... A co te przyciski zrobiły?
Jakby można było tutaj na dole gdzieś się poruszać, wiesz? Okej. Okay. Aha, otworzyło się coś, tak? No bo słyszę. Cisnąłem dopiero ten drugi. Da się tu wyskoczyć jakoś tak normalnie, żeby nie zginąć? Dobra, wrócę się normalnie po Bożemu. Na dole w tej dziurze, tak? No, ale chyba tam same zjazdy są, no nie wiem. No raczej się tu nie wrócimy, a tu się otworzyło, tak? No, ja tak obstawiam, nie? Że raczej tam do tych drzwi. Ale jedne i drugie się otworzyły, tak? Chyba tak, bo widziałam, że z jednej i z drugiej strony. No to ja poszedłem tutaj po prawej. Ja też po prawej. No to dobra. Tak, takie, to widzę, że jedno przejście. Takie baldachimy. Jezu, jak tu jest ciemno, ja pierdzie. Jakie zjeżdżane. Tam jest apteczka jakaś. No, widziałam, że zginę. I mam, zginęłam, miałam cutscenkę, nie? Aha. Okej. Okay. Pozdro. Ale zginęłaś, bo... Zginięta jestem na cutscence. Ale zginęłaś, bo co? Bo zabrakło ci HP? Że spadłaś, czy tak. Co? Aha. Lud. Także pozdro. A, bo to jest drabinka. Tak. Ja się jej oczywiście nie chyciłam. Jest jeszcze ten najazd na jej twarz. Na tej cutscence. No nie, no mówię, plastuś. No jest straszna. Przepraszam. Czy wiesz, co to wygląda? Jak Lara z 2013 w przebraniu prawdziwej Lary. Ja pierdzielę. Tam było... poczekaj, sorry, bo tak się skupiłem na tym, co tu było napisane. Press control przy tym kościotrupie, jak coś, i żeby przeczytać jakąś notatkę. No i coś się pojawiło w PDA. Nie w PDA, tylko w tablecie. Nie, no, tam, ja to mówię na to samo, tak samo. This is Zaya for Discovery will always be recurring. To jest coś o tej świątyni, tak? Wejście do świątyni, 1930 rok. Niektóre grobowce powinny zostać nieodkryte, zapomniane i w ogóle. Tak. Dobra, jakaś kolumna, znaczy wieża na środku produkuje jakąś tam energię, tak? Tak. I można być użyta, żeby otworzyć przejście i eksplorować dalej. A mój znajomy próbował i oczywiście nie udało się, nie? Mhm. I love you, Maria. No dobra, okej. Okay. Nadal to 0 na 20. O Jezu, jaka to jest wielka sala, ja pierdzielę deso. No ja jestem lekko przerażona. Ja też. Po prawej masz flary jak coś, nie wiem czy widzisz. Od tego kościotrupka. Czy z kraju jakby, nie? Mhm. Paczka taka leży. Co my robimy, bo my się tu pogubimy? W którą stronę idziemy, słuchaj? Nie wiem, wiesz co, ja bym się chyba tutaj najpierw rozejrzała tym. Lornetką. Nie no, ogromne to jest. Ale robi wrażenie, ładnie to wygląda, nie powiem. Tak, mamy lornetkę w ogóle? Mamy. Tam w ogóle widzę takie jakby świetliki takie. I tego jest wciul, tych świetlików. Nawet bez lornetki, słuchaj, to widzę. Widzę te świetliki, no. No one są wszędzie. Może to mamy zbierać? W sensie, że te 0 na 20? No. Nie wiem, ale tego jest wciul i to jest po całej planszy chyba rozsiane. No spadłam już. Dobra, musimy się zdecydować na jakąś stronę. No na lewo, zawsze się idzie na lewo, nie? Czyli idę tu na lewo, tak? Tutaj jest tak ciemniej trochę. Tylko rozumiem, że skaczemy tutaj na tym... No skaczę, na razie nie schodzę nigdzie niżej. No są takie tutaj, widzę, kloce. Nawet tam przy tym posągu też Uj, widzę, że jest. Spadłem na dół. Jest no, po lewej stronie, tak? Tak, tak, ale wiesz mówisz? Co? No kurde, to są takie skakane, zresztą no challenging, nie? No challenging. A ten, który ogrywałeś, to był jaki? Medium chyba był, z tego co pamiętam. Kurde, nie mogę doskoczyć, złapać się łapkami. Ja nie wiem, bo ja zjechałam w ogóle gdzieś na sam praktycznie dół. Jak ja mam się teraz powrotem dostać? Jezu, jakie to jest głupie, nie mogę tego się złapać. Jak ja mam się tam dostać? Chyba, że się tak nie da. Ona mi zjechała tu na sam dół. No dobra, mam to. Nie, no to weź, zloaduj sobie. No ale to nie da się moim zdaniem. A, nie da się inaczej, tak? Mówisz? Czekaj, bo ja dopiero tutaj idę. Bez sensu. Ej, faktycznie, ona tu zjeżdża. Czekaj, tu jest kolejny kostek. Nie jest rozumiem. Jest kolejne PDA. A weź to czytaj tam ładnie. Nie, no teraz to w ogóle jaka żenada. Są dwie ścieżki. O!
Diana's Story. True ending i alternatywny ending. Nie, no nie prawdziwe zakończenie. Teraz, bo... Break into the temple buried inside each statue. Czyli, aha, czyli musimy wejść jakby do tego, do tych pomieszczeń w statuach, zabrać baterie, włożyć jakby do głównej wieży, uciec jakby właściwie prosto ścieżką, która się otworzy. No i tyle, a alternatywę, o i tu jest napisane, musimy otworzyć jakby jakąś wieżę za pomocą, znaczy jakąś ścieżkę niedaleko wieży, aby to zrobić potrzebujemy 20 Atlas Pieces. I... We don't know what they are made, nie wiemy przez kogo zostały stworzone. Josh, after reading the text, found, discovered that the gold dust hides the pieces of the atlas, if only we could find them. Ja nie no wiem, dobra, gdzie ty no jesteś. No jestem po środku jakby tej... Ty jesteś nie na samiuteńkim dole, tylko tak jakby nie, tu nie, na tym posągu, tak? Tak, tak, tak. Mhm. Okej, okay, rozumiem. I tu jest ten... A, jest ten gościa, dobra, widzę, już mam. Mhm. I tu ty sobie to przeczytałaś, dobra, ładnie przetłumaczyłaś. Tam widzę jakieś klapy. Tam widzę jakąś amunicję po prawej od tego posągu. Skaczemy tam? Wiesz co, no ja tą amunicję poszłam na prawo na razie. Klary chyba. Ale no coś tutaj trzeba było zrobić jeszcze dalej. No ja bym może spróbowała zjechać jeszcze niżej. Możemy spróbować, albo tu już... No przecież na pewno będzie się tutaj dało wejść, nie wierzę, że nie. No zaskoczyłem na dół, tylko po tej stronie co te flary zebraliśmy, nie? Jezu, te świetliki mnie przerażają, jest ich tak dużo. Tu jest jakiś jeden pod mostem. Tam też jest. A, czekaj. A o, tutaj jest, tutaj. Może to wiesz jest... co, mogę się tu zsunąć. Od lewej strony i mam pierwszy atlas, tak? Te świetliki. A tam atlas. Był, widzę to. No i dobra, zsunęłam się tak łapkami. Zrobuję. Wiem, o co ci chodzi. A tam jeden jest taki przy takiej siatce, przy ogrodzeniu. No jestem teraz tu przy jakiejś siatce, ale czy no, to no, no to? Przy ogrodzeniu. I tam takie coś jakby do przesuwania było, wiesz? A to nie ta siatka chyba. To zaraz tu pójdziemy, bo nie chcę się, nie chcę, żebyśmy się... Jak nie, musimy identyczne zbierać musimy w tak tym samo. Samym czasie, tak, bo inaczej bo się bo później pogubimy. Dojść do tego, gdzie kto zebrał, co... Aha, no, to widzę. Masakra. Ale ty się tu sunęłaś i nie zginęłaś? Nie. Opuściłaś się tak rączkami? Tak. A no dobra, myślałem, że to jest wyżej. Dobra, no, idę do tej siatki. Mam drugi atlas. Przy tej siatce? Tak. Ale tam, gdzie był ten do przesuwania, tak? Tak. Mhm. Tylko pytanie, gdzie teraz to trzeba przesunąć? Ja muszę sobie zobaczyć, gdzie to trzeba postawić. No właśnie nie wiem, gdzie to postawić za bardzo. Aha, ale... takie okienko tam jest w głąb, dobra. A jest, tu w środku. Mhm. To co, robimy to od razu? No, od razu. Od razu się jeden też jest tutaj pod mostem, zaraz niedaleko nas, tu gdzie przesuwamy, wiesz? Mhm. Można tam tak się zsunąć. No tak, mamy 2 na 20. Boże. Ale powiem ci, że nie lubię takich customów, gdzie się coś nie, zbiera. Nie, też nie. Ty chyba nagrywałaś taki z Grzesiem, że jakieś prezenty się zbierało? Ty też taki licznik mieliście. Prezenty czy gwiazdki, śnieżynki, coś takiego? Nie wiem, ale coś było zbieranie takiego. Mnie męczy. Mnie też zbieranie męczy. Znaczy inaczej, to nie jest mój typ po prostu customu. Tak, tak. A śnieżynki, no to było śnieżynki w customie. Chyba, no. W customie, no. Znaczy świątecznym. Świątecznym, w sensie. Tak, 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 no. Tak, tak, i że tam ale to, to tam mi się akurat podobało. A, okej. Okay. Bo to było takie... takie fajne. Ale wiesz co, no kojarzy mi się ten licznik właśnie mam z tym trzeci... autorem od tych śnieżynek. Albo z tym, z tego tak Kitten Adventure, on chyba takie robił. No to ten od śnieżynek, to był, on kiedyś miał chyba, żeby nie skłamać, bo no. Nie chcę wprowadzać w błąd. Czy tam było kilka autorów chyba odpowiedzialnych za ten custom, okay. Ale między innymi ten, on by się kiedyś nazywał Tomb Raider 12 rzymskim. Wiem. A Shaobab coś tam teraz się nazywa. Czy a jakoś czy inaczej tak. Zmienił nick, okej. Okay. To ja nawet tak. Nie wiedziałem, zobacz. Słuchaj, żebyśmy się nie pogubili, ja mam już 4 te atlasy. Ile masz? 3. Dobrze, to teraz jak wyjdziesz... Na lewo idę jakby cały czas taką ścieżką. No to ja teraz tam będę szedł. To poczekaj, weź sobie ten jeszcze pod mostem. Obok nas był. Tam gdzie przesuwałaś ten klocek, to tak jakby można... I to da się wejść z powrotem? No właśnie teraz próbuję z powrotem wrócić. Tylko nie wiem, którędy. Tu trzeba skakać. Chyba no to się da. Czy nie? No na pewno musi się dać jakoś wrócić. Tylko próbuję teraz, wiesz...
Czy tutaj da się wejść? Tu się nie da, trzeba dalej skakać. Ale i tak musimy to zrobić, wydaje mi się. To nie ma znaczenia chyba w jakiej kolejności, nie? O, tu się da wrócić. Dobra, no da się wrócić ogólnie. Wzięłaś ten pod tym mostem? Wzięłam. Jak idziesz tam w głąb, to da się wejść na taki klocek, mhm. Ale teraz pytanie, wchodzimy nie, na górę. Nie idę tam, chciałabym najpierw tą lewą stroną się zająć. Jak wychodziliśmy z tego okienka, z tej kratki, no, tak? To tam w lewo, no to tak? Weź się cały czas lewą stroną, żebyśmy jakby to stronami sobie podzielili, dobrze. Żebyśmy się nie rozdzielali jakoś na raz tu, raz tam, raz sram, no i zjechałam znowu na dół. Zaraz mnie szlak. Ja pierdzielę, rozwaliłem, słuchaj, skrzynkę. Widziałam te skrzynki i też chciałam w nie strzelać, ale pewnie one wybuchają. Tak, wybuchła i mi zabrała prawie całe HP. Nie mogę sobie, słuchaj, co chwila zjeżdżam z jakiejś... No ale ile to, jaki to ma, przepraszam, rozrzut, kuźwa, ta skrzynka. Upieprzone to jest. Dobra, tu na dole jest zamknięte ogólnie. I idę tam tą lewą stroną, tak? No idę lewą stroną, bo tam widzę, że są świetliki. Widzę dwa nawet, tak? Chyba. Dwa są, jeden z jednej strony i drugi z drugiej. Dobra, idziemy. W ogóle na razie tak spokojnie. Tu jest coś do wsadzenia, chyba takie dildo. Dildo, nie dildo tak, no, tak, niekoniecznie. Tak. Ale takie dildosowe. Jedną tak. Zdobyłam. A te gdzie mówisz, że widzisz drugie? Nad tym dildem jedno, a drugie po drugiej stronie. A to trzy nawet widzę. Trzy? Gdzie masz na... A, tu jest, a jak to... Aha, ten. Dobra, tam troszeczkę niżej będzie dalej. Dobra, czekaj, to wezmę. To wezmę, czyli mam 6 na 20, tak? Tak, mam 6 na 20. I niżej, czyli i mam... tutaj za winklem, jak idziesz, widzę, to też widzę. Jest... Tylko czy stamtąd... Mam to. To tylko się opuścić trzeba, tak? Tak, opuściłem się, dokładnie. 7 na 20. No to mamy 7, no to i jakoś tu... to idzie. A to dwa dilda będą, tak? Dwa, no, z dwóch stron. Zakładając, że to będą dilda. Na dwa bazy. Przeskoczę jeszcze tu na... I tak przeskoczyłem też, ale nie widzę tu nic takiego. Dobrze, że te... A nie, apteczki dwie tu są. Jest, no. Boże, dwie apteczki, a ja mówię, że nic nie ma, bo coś jest zlewa. No zlewa. Ale skaczę dalej tu, bo tu chyba się da, czy nie da się? Myślisz, właśnie że za daleko? Patrzę i chyba mi się wydaje, chociaż to są zjeżdżane. O nie, za daleko. Chyba nie. No, zjeżdża tam. To co, wracamy się? Wracamy na drugą stronę chyba, co? Dobrze, czyli trzymamy się teraz jakby tej ściany prawej. Tak, ja bym chciała rozdupić te skrzynki. Rozpieprz się, bo... może w tych skrzynkach coś jest, wiesz o co chodzi? Sprawdzałeś to, co się... i nic nie było, ale tam w głąb się dało jeszcze iść, tam była kolejna skrzynka, wiesz? Mhm. Ja tylko tą pierwszą rozwaliłem, a nie, drugą też rozwaliłem, tylko nie poszedłem tam w głąb. Możemy tam dobra, pójść. Dobra, to ja sobie tutaj strzelę. Tylko to jest, ma strasznie duży zasięg tutaj, w lewą stronę. Co właśnie. A no jest tu! A tu coś leży, jakiś do shotguna leży. Chyba do shotguna. No ja już mam 8 na 20 tych, wiesz. I tu jest dalej następne. Jest do shotguna, no ja bym nie zauważył. Dobra, to tak jakby tę mańkę już mamy. Tu jeszcze coś leży. Boże, ile ja tu popomijałem znajdziek. Dajcie spokój. No też mam 8 na 20. I co, idziemy tą prawą stroną? Tak, myślę, że tak. A tu jeszcze coś jest, Boże. Czerwone jeszcze naboje. Tak, były, no. No tu jest świetlik, ale czy ja do niego doskoczę? Kuźwa. Chyba, że tak. No serio? Tylko czy tu my tam przeskoczymy na tą prawą stronę? No przeskoczyłem tak po za winkiel, po skosie. Okay. I mam 9 na 20. To nie, ja spadłam. A tu coś, ej, tu coś jest, o Jezu, tu znowu są skrzynki. Możesz to rozpieprzyć. No i tutaj jest jakiś, widzę, doskoczę tam? Tak, doskoczysz, tylko tak ze skosu, nie? Mhm. Aha, tego się nie da rozpieprzyć. No ale tam jest ewidentnie DSO. Słuchaj, widzę skrzynki tu, w wewnętrze takiej. Tylko... kuźwa, to jakby od drugiej strony trzeba tam się dostać? Tam jest też ten świetlik, nie? Zaraz, czekaj. To jest tu, gdzie zebrałeś 9 na 20, nie? No dobra, ale tutaj dalej próbowałeś skakać jakby... Poczekaj. Czy tu się da? Nie.
O Boże. To jest takie, że jak można było wskoczyć jakby na wprost tutaj, jak jesteśmy, nie wiem, jak mam ci to powiedzieć. No ja skaczę na wprost, tak, że jakby pod tym mostem znowu wyląduję, tak? Właśnie niekoniecznie. Nie pod mostem? No bo pod mostem widzę kolejny ten. A to co to jest? O, tutaj są takie... O, czekaj, może można to rozwalić. Widziałeś tu to okienko? No jest okienko i tam są te skrzynki, tak, nie? Tak, ale nie można ich rozwalić, tak, nie? Tak, i za tym jest właśnie, widzisz, świecidełko to, nie? Tak, widziałam. Tylko to trzeba jakby chyba od drugiej strony w takim razie. Nie no, tu się nie da. Dobra, ja stąd idę. W sensie skaczę po drugiej... Jakby cały czas się trzymam ściany, nie? Nie do końca kumam, gdzie. Ja też nie kumam na razie gdzie. Dobra, na środek bardziej skaczę teraz. Tu, gdzie chciałem pierwotnie iść. Na sam środeczek, jakby w kierunku tych mostów. I pod tymi mostami chcę być. Tylko nie wiem, czy ona mi tu doskoczy, ale to zaraz zobaczymy. O kuźwa, prawie. Chyba, że to trzeba się zsunąć. Może tak zrobimy? Czy no ja... No co za pinda! Wiesz co, no... Wskoczyłam jakby na wprost tego, gdzie no, no, ósmy i tutaj jest świetlik, tak, do zdobycia. Jest. No, tylko pod mostem, o to ci chodzi. Tak, no ale wzięłeś go, tak? No właśnie, nie mogę tam doskoczyć. Aha. No już w mordę kopane, już bym to miał. No jest, tak po prostu wskoczyła. Tak po prostu skoczyła? No, ja bez żadnych łapek. Aha, to może ty tak skoczyłaś po prostu. Nie, no ja nie potrafię tam tak doskoczyć. Tak za winkla, nie wiem, jak on ci to powiedzieć. Nie wiem, dobra, ja to zrobię po swojemu, tylko niech ona mi skoczy. Ale je, co dalej? Nie, nie skoczę tak. No nie, ja tego nie zrobię, Deseo, nie potrafię tam doskoczyć. Irytuje mnie to. I to tak maksymalnie. O, tryb mi zrobiła. No, przez chwilę faktycznie może tak robiła. No, teraz mam to. 10 na 20 masz, tak? Tak. Dobrze. Idziemy dalej. A da się tu wyjść? No wiesz co, ja sobie przy tym skaczę jakby... O nie. Tak, da się. Wychodzę. No wiesz, tym takim nowym ruchem. Nie wiem, czy ja mogę tutaj stąd tak bezpiecznie rozwalić tą skrzynkę i to mi nic nie zrobi? No, wymówkę? Ale którędy? No, na prawo od świetlików zawiesiłam się łapkami na krawędzi i do tyłu. I do tyłu, aha, że i tu. Jezus, spadłabym. Czajcie, pasą. No są te takie wejścia, ja je widzę tutaj. No, ale mogłabyś tam się złapać, moja droga. O, tutaj jest apteczka. A, tak się nie da. Tak sobie. Ja przesunę się tu, bo to pewnie się przesunęłaś maksymalnie, nie? Na lewo. I teraz do tyłu chyba. Dobra, jest. Skrzynki tu są, rozwalałaś je? Tak, rozwaliłam. Coś to dało? Nie. Tak, zsunę się od tego. To jeszcze raz wybuchnie chyba. Dobra, pieprznęło. Zapiszę to. Byliśmy. Dobra, i teraz tak, siatki jakieś tu znowu widzę. I tak, tam są znajdźki. O, mój pies tak chrapie. Ale świetlików nie ma. A, o, jest. Tu są świetliczki. Jak je zdobyć? Chyba trzeba będzie z tamtego zjechać. Znajdźki, mówisz, tak? Tu się da wejść chyba na górę, czy się nie da? Nie, za wysoko. Ja cały czas, słuchaj, używam tych flaszy. Ja też, ja no stop, ja tak samo. Bieda jakby. Jakieś świetliki. A tu są świetliki. Tak, za tym, no patrz. Za drewnianym takim, tak? No chcę się opuścić z tego drewnianego, ale ma, ona ma jakiś problem dziwny. A bo da się wskoczyć na te drewniane? Tak. Boże, to te były ukryte, nieźle nawet bym powiedział. No, to jest 11. Jest jeszcze dużo tego. No ale patrz, już mamy ponad połowę. No mamy, ale wiesz co, że z tych drewnianych da się dalej tam skakać? Tak.
Więc ja wracamy. Widzę kolejne świetliki. Mhm. Tak, znowu na drewniane. Wiesz co, ja w ogóle to zbadżyłam, nie? Ona mi zebrała świetlik, nie spadając z tego drewnianego, nie? Więc hit. No, no to dobrze, bo przynajmniej sobie zaoszczędziłeś drogi. To powiedz mi tak, czyli tu wraca i idziemy na górę, tak? Tak. A po drugiej stronie nie byliśmy w sumie tego posągu jeszcze. Czy byliśmy? No, spoko. Damy radę. Wiedziałam, że nie zjedzie pinda jedna. Dobra, widzę świetliki po tej stronie. Bo my na tym, no ja chcę ciągle mówić Sfinks, ale to nie jest Sfinks. No nie jest, na nie tym jest. Posągu nie byliśmy, jesteśmy jakby no po, nie, po drugiej stronie. Mhm. Tam było, Jezu, tam jest jeszcze A tam co jest, drążek? Czy to trzeba Tam jest do strzelenia chyba na celownik, wiesz? Gdzie? Jak wejdziesz do góry, widzę taki jakby... z aniwersary, taki atlantycki, wiesz. Jak wezmę te świetliki, to zaraz tam... Ale mamy shotguna, nie możemy sobie tego jakoś... Nie wiem, nie wiem. Dobra, wziąłem świetliki, mam 12 na 20. No ja nie mogę wskoczyć tu, niestety. To na spokojnie. No ja nie potrafię tam wskoczyć. Na spokojnie, ja też miałem nie, problemy. Nie, to nie jestem spokojnie. A chyba, że z tego tu podwyższenia, no to wtedy jeszcze. A z tej strony coś jest, z drugiej strony tego posągu? No, żre jak tiktaki, masz rację, cały czas. Nie umiem ich zdobyć. Tych przy posągu? Tak. No, na ten skosik, nie? Tam próbujesz skoczyć na skos. No mam na ten skosik, ale co dalej? No i tylko no skosy jeszcze nie... z rozbiegu i no wzięła tak, no mi. I ona mi ich nie bierze. A, widzisz. No mi wzięła za pierwszym razem. Dobra. To takie pewnie... czwartym. A, okej. Okay. Dobra, gdzie, skąd będę widziała to takie, co mówisz, że jakieś no właśnie strzelanie, tam gdzieś, jak się rozejrzysz, to masz taki celowniczek na głazie. Takie kółeczko. No to ja spróbujemy z shotguna? Możemy, tylko wiesz co, ja wlazłem już po drugiej stronie na posąg. No to, ale mieliśmy się nie rozdzielać. Ja wiem, bo ja sprawdzam, czy tu nie ma, wiesz, świetlików. To bym ci powiedział, żebyś tu przyszła, nie? Ale nie widzę po tej stronie świetlików. Spróbuj strzelić z shotgunem. Jak się da, no to ja to zrobię i zejdę tam do ciebie na dół. Ale moim zdaniem to będzie ciężkie. To jest daleko w ciul. Taki odległość. Strzeliłam. Tak? Tak. I wybuchło te świetliki tam, co widzieliśmy. A tamte. No, tylko sporo amunicji. Świetliki? Tylko sporo amunicji zużyłam. O kurwa. Czekaj, tutaj są świetliki. No ale gdzie w ogóle poszedłeś, bo żebyśmy się nie rozdzielali? No, ja wracam do ciebie. Ale wziąłeś jakieś świetliki? Nie. Mam 12 na 20, więc no, ty też, dobrze. Nie? Okej, okay, tak. Z którego miejsca ty strzelałaś tym shotgunem? Tutaj z tych nóżek. Tego Sfinksa teoretycznie, tak? Tak. Mhm. Jezu, ale to jest ciężkie. Oj, nie. Ja nie wiem, czy to tak powinniśmy robić. Nie powinniśmy znaleźć celownika, myślisz? A, tam wywalona. Jak autor tego nie przewidział, to co? Się damy doszczypać. Prawie, dobra, czyli muszę do tyłu ze dwa razy. Wiesz co, można tam wejść wyżej na tego Sfinksa od prawej, ale ja od prawej jeszcze idę dalej jakby. Tak, da się wyżej, bo ja tam właśnie byłem. Ale nie idę tam jeszcze, bo można tutaj jakby dalej prawą stroną iść. Dobra, rozpieprzyłem trzy razy mi ze, wiesz, ze trzy hity musiałem poświęcić na to. Dobra, idziesz dalej jakby, trzymasz się tym tego... Tym poziomem, prawą stroną, ale no, tym rozumiem, poziomem. Rozumiem, tam jest jakaś siatka taka. Tak, ale na dole chyba widzę. To w ogóle jest na dole tak. Świetlik też, nie? Widzę, że można się opuścić chyba rączkami. Weź mi to, zasejwuj, tak? Ale tak. Przy tej siatce? Jakby dojdziesz tam do tych kratek, no? To zobaczysz, opuścisz się łapkami i można zabrać. Do kratek? No do kratek. Prawą stroną idziesz, cały czas tym poziomem. Jakbyś szedł do prawej łapki... Czyli mam minąć tą siatkę taką, tak? Jedną siatkę mijasz i idziesz do końca. A, tylko no, 14. Dobra, no rozumiem. I tam jest kolejna siatka, czyli tu tak, jesteś dalej. 14 mamy Missing Atlas. Okay. Ja mam 12. No weźmiesz, teraz jak się opuścisz 13 i u góry 14. Okej, okay, dobra. No i tutaj jest, będzie to Missing Atlas, jak podchodzimy, czyli tutaj z 20 trzeba będzie przejść. No. That's all for today. Don't forget to subscribe my channel Death Cellar. And if you want, you can watch the entire playlist from this series here. See you around.